Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z Jump Kinga, odcinek numer 25. I znowu bawimy się w skoki! No właśnie, najpierw trzeba jednak wrócić na górę. Długo to chyba nie będzie trwać. Chwila, moment może. Cały czas próbuję... jeszcze cały czas jeszcze nie robię... wczytów zapisów. Na takiej zasadzie, że no, wczytuję zapis z miejsca, gdzie spadłem. Cały czas jednak jeszcze nie przeszkadza mi to, że spadłem. Znaczy przeszkadza mi to, tak, ale jakby tego nie cofam poprzez save'a. Bo było mówione, że nie będę tego robił. Więc cały czas no jestem do tego przekonany, że nie warto czytywać, sam się da wskoczyć, samemu się da wskoczyć. Może czasami się spadnie, jak to w tej gierce bywa, ale się doskoczy kiedyś tam. Pod warunkiem, że się nie przeskoczy tego. Dobrze, że kominek jest teraz... zapomniany. O. Dobra. Bergenburga trzeba przeskoczyć i tamto zwierzę na drugą stronę. I wtedy już będziemy bezpieczni. Bo wychodzą nam skoki tamte do góry. Do krainy, do kikutów. Wychodzą nam wszystkie skoki. Zdarzają się niedoskoczenia, tak? I powtórzone skoki, ale to rzadkość. Dobrze, że teraz skoki do wieży udały się przy pierwszej próbie. Tylko niestety nie przy pierwszej próbie udało mi się wejść po stopniach. No bo jednak spadłem na drugim stopniu, co się nie zdarzało. No, jak dla mnie kliknąłem strzałkę i spację, ale jak widać w gierce coś nie zadziałało. Niestety za mocno skoczyłem. I szkoda, że tak dużo muszę wracać. Jakby co, to możecie sobie przewinąć to, jak wam się nudzą te skoki. Ale wiem, że ja doskoczę do tej krainy ze śniegiem tak dzisiaj. Wiem, że to zrobię. Skoro udaje mi się przeskoczyć tu, skoro udaje mi się wrócić cały czas na górę, no to do krainy ze śniegiem na pewno wrócę, no. No. Skoro już zaliczamy, skoro już umiemy, ja umiem, te łatwe skoki nie wychodzą, no to wyjdę też w krainie ze śniegiem, tak? No, widzicie, jak ładnie skoki wyszły. Kilka pod rząd skoków udało się zrobić za pierwszym razem. O, w końcu. Niestety nie ten drugi jednak przeskoczony. Ja bardziej patrzę na to, jak szybko wracam do tych terenów, aniżeli gdzie jest. Znaczy, gdzie spadnę, tak. Jak spadnę na tamte dalsze krainy, no to dla mnie się liczy czas, w jakim wróciłem do krainy tutaj. Zobaczcie, że szybko mi to zajmuje czasami, a czasami wolniej. Jak się uda jeszcze spaść, no to trochę dłużej mi to zajmie, tak. A jeśli uda się wszystko od razu, no to nie będzie żadnych powtórzeń. Na przykład tu się nie udało i jest powtórzenie. A do wieży w tym odcinku ani razu nie zawaliłem skoku. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym w tym odcinku powtarzał skok do wieży.
Powtarzałem skok do wieży tylko dlatego, że nie przeskoczyłem dalej. I to wszystko. Dobra. 5 minut dopiero odcinek trwa. No zobaczcie, jak szybko to wrzuciłem, nie? I czy wydaje się, że długo to trwa, tak? Bo kilka razy jednak spadam na rój i wracam się, więc wydaje się, że długo to trwa. Ale jak spojrzycie na czas nagrania, no to okaże się, że chwila, moment i już jestem. Ja wiem, że 5 minut to nie jest chwila, moment, no, no można tak sobie powiedzieć, tak? O. Można tak sobie powiedzieć, że chwila, moment wyjdzie i już jestem. Cały czas, nie wiem, czasami jak mi niektóre skoki wychodzą, no. Te na full to wiem, że trzymam najmocniej jak się da i wychodzą. A te mniejsze to wychodzą jak wychodzą, tak. No. No niestety. No wiecie, no kiejkuty nie lubię. Akurat. One są cienkie i niełatwe do wskoczenia. A bez przez nasadzie zrobi. Udało mi się taki skok mi się udał. Walnięcie o kant. No, niestety. Niestety taki skok też. No, co jest? Nie wracaj mi tak daleko. Mówiłem, że wskoczę do krainy ze śniegiem. Ja to zrobię. Chciałbym dzisiaj przeskoczyć krainę ze śniegiem, ale nie wracać tutaj, no. Dobrze, że nie spadłeś do kominka, bo kominek, nie, ja nie chcę po nim skakać. Za długo się skacze w tym kominku czasami. Już mi się za długo skacze do góry. No. No. No co jest dzisiaj? A tak dobrze szło. Tak dobrze szło, już byliśmy do góry i co? Jeden skok i wszystko od nowa. Jeden skok i wszystko od nowa, no. Tak to jest z trudnością w tej gierce. Jeden skok i można wszystko od nowa robić. Mówiłem, że nie chcę skakać po tych kwadracikach tutaj. Udało mi się to szybko odrobić, ale no nie chcę już tutaj skakać. Mam ochotę fajnie ze śniegiem poskakać. Tam najmniej poskakałem. Patrząc po tym, ile ja tu poskakałem w tych krainach. Jest 25 odcinek, a dalej jestem na początku gry. I ciągle te same skoki się nam odświeżają niepotrzebnie. A jednak no nie mogę sobie teraz zrobić czegoś innego od tego, co powiedziałem w odcinkach na początku i co się powtarzał cały czas. Cały czas nie przełamuję się, żeby wczytywać save. Cały czas jednak, no, udaje mi się nie wczytywać, no i szybko tu wracam, no. Teraz zobaczymy, czy uda mi się skok do wieży, czy będzie pierwszy nieudany. Udał się. Tutaj też. No, trudno, trudno. Mówi się trudno. Wydawało się, że spadnie, ale nie spadł. No. Za lekko mi to wyszło. Jeszcze.
jeszcze kawałek dalej i by spadł. No, spadł tutaj. Było widać, że ląduje na tym narożniku. Nie chcę skakać po tej kostce, bo z tej kostki dwa skoki mogą mi cofnąć grę do na dół. I będzie trzeba znowu skakać i znowu będzie ryzyko spadnięcia cały czas do pierwszych krain. No. Jak to w tej gierce bywa, trudność się cały czas może pokazać. A ja dalej tej trudności nie chcę sobie ułatwić. Nie chcę. Jeszcze nie chcę sobie trudności ułatwiać wczytywaniem. Jak na razie to w sumie wczyt by mi nic nie dał, bo bym sobie musiał, bo bym sobie jak wczytałbym, to bym wczytał z początku odcinka, więc no nie mogę. Bo bym wczytał z dołu samego. Tam gdzie odcinek się zaczął. No. Dobro. Wróciliśmy tutaj. Jaki czas odcinka, co? 11 minut. Dwa spadki, dwa powroty. Ile razy walczyłem, żeby to wrócić? No kilka skoków, tak. Kilka skoków. No, teraz do krainy ze śniegiem. Uwaga, skaczemy tam. No, spodziewałem się, że któryś skok mi nie wyjdzie. Dobrze, że nie odbił się na tyle, żeby jeszcze zjechać. Bo raz możesz skoczyć, sfalsować i spadnie się w innym miejscu, a drugi raz może ci jeszcze w innym miejscu spaść. Raz możesz więcej skoków powtarzać, raz mniej. Ale ja jestem zadowolony, że tutaj skoki są takie jak trzeba. No tutaj nie wyszedł. Jednak w tej krainie za rzadko skacze, żeby tak wszystko od razu wychodziło, ale wychodzi. No niestety ten nie wyszedł. Jest, mamy krainę ze śniegiem. Mówiłem, że to zaskoczę, mówiłem. Dobra, ej, hopa. Nie, musi wiatr zawrócić. Czekajcie na chwilę. Dobra, już jestem. I tak nie widzicie tej chwili, kiedy nie ma mnie, bo przecież macie to wycinane. Czyli w tym czasie, co... Jak mówię pauza, to pauzuję po prostu nagranie, tak? I nie widzicie, że jest luka w nagrywaniu. Dobra. Nie. Jeden wiaterek i mnie zepnął tak daleko. Długo nie zajęło mi, żeby wrócić po tych kikutach. Więc no nie jest. Tragicznie nie jest. Źle, dawno kruka nie zbieraliśmy. Od ilu odcinków? Od 20? Nie. Od 15 odcinków może. Nie zbieraliśmy kruka. No. Za mocno skoczyłeś. Chciałem, żebyś się tylko przesunął.
No, żeby zrobić taki skok. No. Może właściwie nie powinienem strzałki klikać. Tylko po prostu dać, żeby przeskoczył. No okej. Okay. Trzeba skoczyć na tą górną. Na ten górny śnieg. Na ten śnieg do góry. Ok. Teraz jeszcze bardziej do góry. No dobrze, to teraz. O. Niestety wiatr nas tak zdmuchnął. Widać, niepotrzebnie kliknąłem strzałkę. Bo przecież wiatr już jest naszą strzałką. No okej. Okay. Trochę wysoko na ostatni skok, ale jeszcze doskoczyliśmy na tyle, żeby. O, idealnie skoczyliśmy tu. No. I jesteśmy w terenach, które dobrze znam. Tylko jeszcze ich nie pokonałem za. Nie zawsze za pierwszym razem mi się je udawało. Dobrze. Tą krainę jeszcze pokonałem. Tą krainę jeszcze tak. Tej następnej już nie. Ups. No i właśnie dlatego. Bo czasami nie doskoczyłem do tego klocka, który mnie tam dopuszczał. Okej. Okej, po kandzie pojechał, ale doskoczył. Niepotrzebnie klikam strzałkę, no. Przyzwyczajony jestem trochę do klikania tych strzałek, no bo w krainie, gdzie nie było śniegu, było to potrzebne, a tutaj nie jest. Okej. Okej. No dobra, tutaj możemy być. Może jakąś nową krainę dzisiaj odkryjemy, co? Dałoby się. Żeby nie było ciągle tego samego. O, jest. No, szkoda. Okej. Okay. Jak spadnę na te tereny, to jeszcze mi nie jest źle, bo w nich najmniej spędziłem gierki. Ale jak spadnie już, no to nie będzie fajnie. No tam już za długo byliśmy, żeby to wszystko powtarzać. O! Okej. Okay. Szkoda, że nie udało się. O, jeszcze przeskoczyłem to. Zrobiłem jeden skok dalej, nie? Więc coś już nowego jest. Może jeden skok, ale zawsze coś, nie? Lepszy jeden skok niż nic. Lepszy i lepsza złotówka niż jeden grosz. Mówię, złotówka to 100 groszy. A jeden grosz to 1%. Ze złotówki. Okej. Niestety wiaterek już zaczął wiać w drugą stronę i się skończyło. Jak się skończyło? O, jeszcze doskoczyłem, to dobra. No i jesteśmy z powrotem. Długo mi nie zajmuje to przechodzenie dzisiaj śnieżnej krainy. Pod warunkiem, że się nie odbije o jakiś klocek, który mnie zrzuci na dół. Jest, zrobione. Jest.
Chyba trochę mocniej trzeba by było. Okej. No dobra. Okej, okay, doskoczyłem leciuteńko i jestem na krawędzi znowu. No, trudno. Znowu strzałka niepotrzebna. A, dobra. Wiatr wstał w miejscu, to ja też. 20 minut odcinka. Długo. Ale szybko jesteśmy tu. Wiecie, ile razy spaliśmy, ile razy tu wracaliśmy. Ale tu jesteśmy, tak? Niestety. Jeszcze zdążyłem tu doskoczyć. Niestety, może jakbym kliknął strzałkę, to może by się odbił i skoczył tam. Okej. Okay. Jeszcze doskoczyłeś. Okej. Okej. Okay. I teraz na górę. Na prostokąt. I na ten śnieg tam z boku. Okej. I teraz znowu. Na fulacz trzeba, bo inaczej się nie doskoczy. O, trochę za mocno, za lekko. Niestety znowu trochę za lekko. Ja się cieszę, że w ogóle tam jestem. Wiaterek zawracaj. Zawróciłeś, to możemy skakać. Jednak trzeba by... No nie w tę stronę się przesunąć, za mocno się przesunąłeś. Teraz powinno udać się. Okej. Niestety nie miałem jak wskoczyć, bo byłem, jak dobrze zauważyliście, znowu idealnie pod tym narożnikiem, co kilka razy już się przetarło o niego. Wiecie, o co mi chodziło? Na pewno. Na pewno wiecie, o co mi chodziło z przetarciem się o tamto miejsce. Teraz za mocno, ale dobrze. Jeszcze jesteśmy w tym miejscu. Bo chyba lepiej przeskoczyć niż za lekko skoczyć. O, jest. Dobra. I niech wiatr wróci, bo ja potrzebuję mieć pewność, że tam doskoczę. No. Jednak nie, jednak potrzebuję, żeby wiatr wiał w drugą stronę. Albo po prostu wskoczyć tu. Bo chciałem z rajdy do góry wskoczyć.
niestety. Było na tym, na krawędzi. Ok, teraz jesteśmy lepiej wystawieni. O, jesteśmy w dobrym miejscu. I teraz gdzie lecimy? Uff. Ok. Nowa kraina jest. Tylko jej nie. Nie miałem jak go czaić. Musiałem ryzykować. No i zaryzykowałem. Jakoś to wyszło. Ok. Znaczy wyszło tak, że spadłem do krainy tej tutaj. Nie dalej. Akurat to miejsce mnie nie boli, bo tutaj najmniej czasu spędziliśmy. Ok. Już wiem jak doskoczyć do góry. Nie trzeba dochodzić do końca, bo za długo to by trwało i za duże ryzyko, że spadniemy. Więc po prostu robimy tak. Jak wiatr jest w drugą stronę, to ja wtedy przechodzę do krawędzi. Ok. Teraz jak wiatr wieje w drugą stronę, to ja po prostu skoczę na to. I teraz. O, i jesteśmy w nowej krainie. Uwaga. I znowu. Szkoda, że odbiłem się. Ale było nowości trochę. I myślę, że skoro coś nowego zobaczyliśmy, skoro znowu mamy szansę wrzucić się na dół, to ja już to odpuszczę. W tym odcinku wszystko. Dzięki za oglądanie, łapeczki, komentarze, suby. I w kolejnym odcinku będziemy skakać dalej. Mamy śnieżną Ukrainę, nowe tereny widzieliśmy, więc na sobie w nich poskoczymy w kolejnym odcinku. Nie chcę już próbować skakać, bo mogę spaść, a tego byśmy nie chcieli. No to cześć.